Witamy naszych widzów w czerwcowym odcinku programu Miedziowy Kwadrans i zapraszamy na garść informacji związanych z KGHM Polska Miedź S.A. i Zagłębiem Miedziowym. Rok 2021 to rok jubileuszu 60-lecia powstania KGHM Polska Miedź S.A., kiedyś kombinat górniczo-hutniczy miedzi, dziś gigant branży. W związku z tak ważną datą w historii miedziowej spółki odbywa się szereg imprez, które mają uświetnić tę rocznicę. 11 czerwca w Centrum Kultury Muza w Lubinie odbyła się Akademia Jubileuszowa KGHM Polska Miedź S.A. Podczas uroczystości medale jubileuszowe i odznaczenia od prezydenta RP otrzymało 40 osób. Poważne odznaczenie i no, w tak zacnym gronie ludzi, którzy widzę bardzo przykładali się do pracy, do tego co robią, jak to robią i no, efektem tego wszystkiego jest chyba właśnie odznaczenie mnie nas tymi medalami. 40 lat temu wyobrażałem sobie, że no to wydobywa się i tak dalej, ale tutaj oprócz samego wydobycia jest jeszcze cały proces przeróbczy. No jest jeszcze unieszkodliwianie odpadów powydobywczych tam, gdzie właśnie pracuję i no jest to wszystko bardzo skomplikowane, opiera się na ludziach. Grono liczne, także tym bardziej większe wyróżnienie, bo praktycznie no, na tyle tysięcy osób, no, jest, jak pani tutaj widzi, jest nas niewielu. Każdy z nas wiedział, jakie są perspektywy zakładów, jakie są perspektywy całego kombinatu, także myślę, że każdy brał to pod uwagę, że te 60-lecie nastąpi. Jestem dumny z tego względu, że wszystko dobrze poszło i w moim życiu zawodowym, osobistym, no i jeżeli chodzi o firmy. Te firmy zbudowały pokolenia, całe pokolenia, zbudowały jej siłę, potęgę i tę sytuację, w której jesteśmy, czyli sytuację, w której możemy konkurować ze światowymi gigantami w sieci. W zdecydowanej większości ci budujący to byli mieszkańcy Dolnego Śląska, ale wielu przeprowadziło się tutaj z innych regionów Polski w poszukiwaniu dobrej pracy, godnych warunków życia, lepszego życia i zazwyczaj tutaj to znajdowali. Wszyscy tę firmę budowali i wszyscy pracowali na jej rozwój. Także serdeczne podziękowania od pracowników, poprzez menadżerów, dyrektorów, członków zarządu. Bardzo dziękuję, to też wasze, nasze wspólne dzieło. To sztafeta pokoleń najzwyczajniej w świecie i dzisiaj trzeba myśleć też o tych, którzy przyjdą po nas, bo wcześniej czy później przyjdą i tą pałeczkę trzeba przekazać, ale tak, żeby mogli biec jeszcze szybciej niż my. To jest bardzo ważne. Ja jestem dumny, że jestem z regionu Zagłębia Miedziowego. Jestem dumny, że jestem parlamentarzystą stąd, że jestem członkiem polskiego rządu, że mogę reprezentować też ten region. Region, który znakomicie się rozwija za sprawą silnego KGHM-u, za sprawą właśnie tego dynamicznego rozwoju KGHM-u, ale też i za sprawą dobrej współpracy pomiędzy KGHM-em a lokalnymi samorządami. W uroczystości wzięli udział posłowie, senatorowie i ministrowie. Nie zabrakło też samorządowców regionu Zagłębia Miedziowego. Akademia to nie jedyne wydarzenie uświetniające ważny jubileusz. Z myślą o mieszkańcach Zagłębia Miedziowego zorganizowano uroczyste przemarsze i koncerty orkiestr z czterech oddziałów KGHM. ZG Polkowice-Sierszowice, ZG Lubin, ZG Rudna oraz Huty Miedzi Głogów. Orkiestry pojawiły się w czterech miastach regionu – Lubinie, Legnicy, Polkowicach i Głogowie. To jest pierwsza taka okazja w tym roku, gdzie możemy publicznie wyjść w większej grupie na zewnątrz i zacząć świętować, cieszyć się to nasze 60-lecie, bo rok jest duży, rok jest mocny, 60-lecie KGHM to nie byle co. To data, którą należy świętować mocno, dumnie, z zaangażowaniem, bo mamy się z czego cieszyć. Przede wszystkim z dziedzictwa kilku pokoleń, które doprowadziło do tego, że ta firma istnieje, jest, rozwija się i myśli cały czas o przyszłości. Po raz pierwszy orkiestry górnicze i hutnicze wystąpiły wspólnie. Na jubileuszowe przemarsze i koncerty wybrano specjalny repertuar. Jeśli mamy maszerować, no to musi być repertuar marszowo-paradny. A do wspólnego wykonania repertuar specjalny, marszowy i rozrywkowy. O, choćby przebój, który śpiewała Halina Kunicka, orkiestry Dente. Muzykom towarzyszyły tańczące mażoretki z głogowskiej huty.
jest ekscytacja, lekki stresik, w końcu gdzieś wychodzimy, możemy się pokazać, zaprezentować to, co potrafimy. Wydarzenia zorganizowane w związku z 60-leciem KGHM Polska Miecica wpisuje się również pierwszy hackathon CU Valley Hack. W rywalizacji wzięło udział blisko 300 uczestników, którym udało się stworzyć 53 projekty. Najlepsi studenci uczelni z całej Polski kodowali nieustannie przez 40 godzin w ramach trzech różnych kategorii zadań. Pula nagród w hackathonie wyniosła 100 tysięcy złotych. Liczymy na to, że uda nam się dzięki właśnie hackathonowi wypracować dzięki Waszej pracy rozwiązania, które będziemy mogli zaimplementować w naszej firmie. Jesteśmy bardzo mocno podekscytowani i mamy bardzo mocno rozbudzone apetyty na Wasze prace, więc mam nadzieję, że wszyscy oczywiście pomimo konkurencji, ale będziemy się bardzo dobrze bawić i oczywiście poza tą pulą nagród, która wydaje się naprawdę na bardzo dobrym poziomie, bo 100 tysięcy złotych jako ogólna pula jest bardzo, bardzo wysoką kwotą, ale my idziemy dalej i liczymy na to, że ci najlepsi zostaną z nami na dłużej, nie tylko teraz podczas tego konkursu, ale na dłużej będziemy współpracować i będziemy mogli razem rozwijać KGHM. Wybraliśmy akurat te, które najbardziej pobudzały moją wyobraźnię. Analiza danych z maszyn górniczych, które jeżdżą w ciemnościach ponad kilometr pod powierzchnią Ziemi i świecą tymi swoimi kocimi, ledowymi światłami. Kto nie widział tego pod ziemią, niech żałuje. Słuchajcie, to jest ponad 400 pięter w dół. Wielki piec hutniczy, który wytapia miedź, która tak kusi, żeby dotknąć palcem i sprawdzić, czy rzeczywiście jest gorąca. Albo wreszcie predykcja wstrząsu. Przyszłość jest z miedzi, to jest nasze motto 60-lecia. My oczywiście szanujemy, dbamy o przeszłość, często trudną górniczą przeszłość, ale śmiało patrzymy w przyszłość, dlatego że miedź jest metalem przyszłości, miedź jest podstawą do transformacji energetycznej, tej zielonej. Miedź jest podstawą do transformacji technologicznej. Nie byłoby technologii, nie byłoby tych połączeń bez dobrych połączeń poprzez miedź. Ale przyszłość, znaczy bez ale. Uczestnicy CU Valley Hack nagrodzeni zostali w trzech kategoriach. W praktyce wypracowane rozwiązania mają zmniejszyć poziom awaryjności w maszynach SMG, ustabilizować pracę pieca zawiesinowego oraz wspomóc predykcję wstrząsów. Pierwsza edycja hackathonu CU Valley Hack odbyła się pod patronatem prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Dodatkowo zwycięzcy otrzymali nagrodę od prezydenta Polski Andrzeja Dudy w postaci piór z dedykacją dla laureatów. Akcjonariusze KGHM Polska Miecica spotkali się 7 czerwca 2021 roku w centrali miedziowej spółki w Lubinie na zwyczajnym walnym zgromadzeniu. Zarząd przedstawił obradującym sprawozdanie z działalności za 2020 rok, które zatwierdzono. Wszyscy członkowie zarządu otrzymali też od akcjonariuszy absolutorium z wykonywania obowiązków w jakże trudnym pandemicznym roku. Działaliśmy w zupełnie nieprzewidywalnych, trudnych okolicznościach i mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że w tych nieprzewidywalnych, trudnych okolicznościach daliśmy sobie radę i zrealizowaliśmy nasze wszystkie plany finansowe i produkcyjne. Można powiedzieć, że zdaliśmy egzamin i to trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że to jest egzamin zdany przez całą firmę. Produkcja miedzi płatnej wynosiła 709 tysięcy. 709 tysięcy, co jest o 1,1% wyżej niż w roku poprzednim. Jeżeli chodzi o KGHM Polska Miedź w kraju, to mamy 560 tysięcy, to niecały procent poniżej tego, co osiągnęliśmy w roku poprzedzającym 2019. Wynik operacyjny grupy, czyli EBITDA za rok 2020 wyniosła 6 miliardów 623 miliony. To jest o 1 miliard 394 miliony więcej niż w roku 2019. Z powodzeniem realizujemy gospodarkę obiegu zamkniętemu, gdzie udaje nam się
zagospodarować znaczące ilości odpadów do realizacji naszych inwestycji. Jeśli chodzi o zagospodarowanie złomów, to sukcesywnie co roku zwiększamy ilość przetapianych złomów. Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy za rok 2020 dla posiadaczy akcji. Na ten cel przeznaczono 300 milionów złotych z wypracowanego zysku. To daje mniej więcej 1,5 złotego na jedną akcję, a resztę wypracowanego zysku netto, czyli kwotę 1,479 milionów, przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. Akcjonariusze przychylili się do propozycji. Dniem nabycia praw do dywidendy był 21 czerwca, zaś wypłaty 29 czerwca. KGHM dba o szkolnictwo wyższe na Dolnym Śląsku, wspierając najbardziej pożądane na rynku pracy zawody. W centrali miedziowej spółki podpisano porozumienie, na mocy którego KGHM objął patronatem kierunek automatyka i robotyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Porozumienie podpisali wiceprezesi zarządu KGHM Adam Bugajczuk i Dariusz Świderski, rektor PWSZ Katarzyna Rusak oraz prezes zarządu Centrum Badań Jakości Wacław Szetelnicki. Wraz z nowymi technologiami potrzebujemy osób, które będą te technologie potrafiły obsługiwać. Stąd pomysł, aby kontynuować, rozszerzać współpracę z uczelniami wyższymi i po prostu szykować kadrę, która będzie szyta na miarę naszych potrzeb. Ciągły rozwój urządzeń elektroenergetycznych, automatyki i informatyki sprawia, że zawód automatyka z każdym rokiem staje się coraz bardziej kluczowy, a absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie praktycznie natychmiast. Potrzebujemy automatyków, zwłaszcza Centrum Badań Jakości, które posiada automatyczną linię przygotowania próbek, roboty. Rozwijamy się coraz bardziej. I zapotrzebowanie na tego typu studentów jest niesamowicie ważnym elementem w budowaniu strategii przemysłu 4.0. Porozumienie podpisane pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową oraz Centrum Badań Jakości umożliwi studentom połączenie zajęć teoretycznych z praktycznymi w ramach szkolnictwa dualnego. W bardzo krótkim czasie na potrzeby spółki jesteśmy w stanie skroić idealny, pasujący do potrzeb kierunek kształcenia dualnego właśnie na kierunku automatyka i robotyka. Studia dualne to popularny sposób kształcenia specjalistów, zwłaszcza w krajach zachodnioeuropejskich. KGHM współpracuje m.in. z Politechniką Wrocławską i Uczelnią Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. Miedziowa spółka dba również o kadry przyszłości już na poziomie szkół średnich. W Zagłębiu Miedziowym funkcjonuje 9 szkół z klasami pod patronatem KGHM w ramach powołanego w 2018 roku programu Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. W roku 2020-2021 w programie uczestniczyło ponad 1900 uczniów. Pod koniec maja w punktach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Legnicy, Lubinie i Głogowie krwiodawcy oddawali krew, by z jednej strony pomóc tym, którzy jej potrzebują, a z drugiej uczcić jubileusz 60-lecia KGHM Polska Miedź S.A. W sumie we wszystkich punktach udało się zebrać prawie 42 litry krwi. Organizujemy zbiórkę po raz piąty. Zawsze organizowaliśmy ją w Hucie Miedzi Legnica. W tym roku ze względu na jubileusz 60-lecia KGHM Polska Miedź S.A. organizujemy wspólnie ze wszystkimi klubami działającymi w KGHM. Służby medyczne nie tylko dziękują za ten piękny gest, ale składają też życzenia dla pracowników całej grupy kapitałowej miedziowej spółki. Dla nich życzenia z okazji tak pięknego jubileuszu ich zakładu pracy, ale równocześnie i podziękowania za to, że oddają krew zarówno dawcy niezrzeszeni, jak i zrzeszeni, bo wspomnę, że w Legnicy jest klub Hutnicza Krew, który już działa kilka lat aktywnie i ciągle liczba jego krwiodawców wzrośnie, aktualnie ma około 50 krwiodawców. Dawcy, którzy stawili się w tym dniu w punktach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, otrzymali drobny upominek. W trzech punktach RCK i K w Zagłębiu Miedziowym w sobotę 29 maja stawiły się 92 osoby, które oddały krew.
Gra edukacyjna dla uczniów 9 szkół patronackich objętych programem Kompetentni w branży górniczo-hutniczej w Zagłębiu Miedziowym była trwającą kilka miesięcy przygodą w wirtualnej kosmicznej przestrzeni. Miedziowy Wszechświat był zapełniony zadaniami związanymi z KGHM. 23 czerwca najlepsi gracze i przedstawiciele szkół otrzymali od spółki dyplomy z gratulacjami oraz nagrody. Książka na pewno będzie o wiele praktyczniejsza, można w niej o wiele bardziej swobodnie zaznaczać różne informacje, z niej wyciągać poszczególne rzeczy, ale w tym programie też bardzo dobrze się uczyło i bardzo szybko to trafiało do głowy. To nie była taka forma nauki, tylko bardziej rozrywki. Pozwoliła mi się otworzyć, dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat procesów w KGHM-ie. W grze edukacyjnej Kompetentni w branży.pl łącznie wzięło udział ponad 650 uczniów. Uczestnicy spędzili w sumie 2400 godzin edukacyjnych. Wykonali też ponad 57 tysięcy zadań w miedziowym wszechświecie. Doskonałe działanie, ukłony w stronę KGHM-u za taki twórczy ogląd na edukację, no i to, że możemy współdziałać tutaj w tym projekcie. Za udział w wirtualnej grze pierwsze miejsce otrzymał Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy. Drugie miejsce przypadło Zespołowi Szkół imienia Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, trzecie zaś zdobył Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu. Wynik szkoły w rozgrywce był obliczany jako średnia punktów zdobyta przez gracza w danej placówce. Z całą społecznością edukacyjną pracujemy nad tym, żeby program nauczania budował te kompetencje, których potrzebuje współczesny biznes. I tutaj też w trakcie tej gry mówiono o tym, że ważne były umiejętności interpersonalne, szybkie podejmowane decyzje, kreatywność, takie myślenie o przyszłości, kilku krokach do przodu. I to jest to, czego poszukujemy. Projekt dla uczniów szkół patronackich został zrealizowany pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dziewiętnastego czerwca w Polskę ruszyła mobilna wystawa Roadshow – Przyszłość jest z miedzi. Multimedialna ekspozycja, gry i ciekawostki o KGHM umieszczone są w specjalnym tirze, który odwiedza miasta w całym kraju. Jesteśmy teraz w takim, można powiedzieć, mobilnym, ale też multimedialnym 2M, Centrum Edukacyjnym o Polskiej Miedzi, o KGHM. Okazją do tego, żebyśmy tu byli, jest 60-lecie naszej firmy. To jednak 60 lat to jest kawał czasu i chcemy to 60 lat historii pokazać Polakom. Zwiedzający mogą zobaczyć film na temat kopalni, hut czy zakładów wzbogacania rud. Atrakcją będą imitacje sztabek srebra, złota, które będzie można dotknąć i sprawdzić, ile ważą. Nie zabraknie ciekawostek o czerwonym metalu i innych surowcach. Na widzów starszych i młodszych będzie czekał infokiosk z grami i ciekawostkami o miedzi. Mobilna wystawa do końca września pojawi się nie tylko w większych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach, także w Zagłębiu Miedziowym. Na tym kończymy czerwcowy odcinek programu Miedziowy Kwadrans. Dziękujemy naszym widzom za uwagę i już dziś zapraszamy na kolejne informacje związane z KGHM i Zagłębiem Miedziowym w ostatnim tygodniu lipca.